No to jeśli prądu nie braknie, to mamy jakieś 40 minut. Muszę cię, Karol, jednej rzeczy o mnie nauczyć. Z mojej matki i z grilla nigdy nie robię żartów. Myślałem, że cieplej, wiesz, to słoneczko to takie zdradliwe dosyć. Ten grill ma już wiele ze sobą w ogóle. Czas wymienić. Za hajsy z aborców. Sam absertu. Zaraz te 50 zł wypłacimy. Nie śmiej się, ten grill kosztował 200 zł, nie? No to jeszcze 3 miesiące roboty na nowego. Na wakacje być może. No to idealnie. Chociaż ja czuję, że się starzeję, bo powiem ci, że nie pamiętam, kiedy sezon grillowy rozpoczynałem w marcu. Najszybciej rozpoczynałem 1 stycznia. Po prostu nie kończyłem. No ja też. Ja to, wiesz, tak 30 grudnia to jeszcze się czasem grillowało. Hit był, jak robiłem parpetówkę. A, w tym domu. To była 3. albo 4. parpetówka. I to było tak, że było wtedy minus 30 stopni. O Jezus. I było pytanie, grillujemy? To znaczy, to nie pytanie, czy grillujemy? Bo co grillujemy? Kiełbasa potrafiła zamarzać od góry, piekąc się od dołu. To naprawdę wymagało dość dużego, wiesz, ogarniania tego. W momencie, kiedy faktycznie mieliśmy takiego taniego grilla bez żadnej tam pokrywki, nie? Teraz, proszę pana, nawet nie kopci. Nawet nie zakopci. W ogóle wiesz, czemu sprzątałem w stodole? Ćwiczysz. Uczysz się latać. Patrz, tu są wielkie drzwi. Z drugiej strony też są wielkie drzwi, które były nieotwierane tak już dobrych 2-3 lata. I chcesz to zrobić? Będę lupował, tak. Tu jest 10 metrów, także wystarczający rozbieg, a tam tylko trzeba uważać na linię, wysokie napięcia. A tam tylko trzeba uważać na linię, wysokie napięcia. Na pierwszy ogień pójdzie... drożyzna! Tak, dolar w górę, ropa w górę, także ceny DJI też w górę. Mini 2 Flymore Combo kosztował 2899, kosztuje 3099. Mini SE, stówka w górę. Mavic 3 Flymore Combo, teraz 14500, kosztował 13400. Jakoś tak, no. No to niecałe 10% w górę. Mavic 3 SOTE. 10 300-400 kosztował, nie? Kosztuje 10 900, także 500 do 1000 zł w górę. I kto mógł przewidzieć? No kto by się spodziewał? Czy my od pierwszego odcinka nie mówimy, że tanio to już było? I mimo, że wiesz, teraz dolar faktycznie tam lekko się uspokoił, bo no dla mnie jako przedsiębiorcy, który płaci za swój towar w dolarach, wizja 5 zł za dolara to była taka lekko przytłaczająca. Na szczęście nasza Rada Polityki Pieniężnej podjęła odważne decyzje, dzięki czemu rynek się ustabilizował. Raty za dom w górę, ale dolar 20 groszy w dół. Dla mnie bomba, dla was wszystkich pewnie trochę mniej. Co nam pozostało? To już z tego się tylko pozostało chyba nam śmiać, no bo nic więcej nie zrobisz, no nie? R2S Flymore Combo 6800. No. Było 6300. I ja myślę, że będzie tak trochę jak z cenami paliw na stacjach benzynowych. W górę to ceny tak lubią zeskoczyć, ale potem obniżyć? No to już nie będziemy schodzić. Trzeba tak się z zapasu wyprzedać. Mhm. Ale... kto by tam Mavicami latał, nie? Opatrz, 2 Enterprise Advanced. Ile ty płaciłeś? 28. Oficjalnie no. Stał za 2799 chyba. No to teraz 31 tysięcy bez złotówki. Popatrz na dostępność tych sprzętów. No, zero. Zacznijmy od tego, że dostępność sprzętów w tej chwili jest bardzo mocno ograniczona. Od drony z termowizją to ja już nie mówię, ile telefonów otrzymujesz, czy by nie chce go sprzedać, aby na pewno. Natomiast no, pozostałych dronów, no co jesteś w stanie kupić w tej chwili, jeżeli byś chciał? Mini SE. I Mini 2 Flymore Combo. I Mini 2 Flymore Combo. I to jest tyle. No wiadomo, w sklepach oczywiście każdy sklep jest zaopatrzony na swój sposób. No ale to nie, to na zasadzie masz kilka sztuk na stanie i tyle. No tak, no ale to wiesz, to nie są takie zapasy, że jesteśmy w stanie kupić, bo potrzebuję. Niezłe jaja, co? Niezłe jaja. 21 wiek, środek Europy, chciałbyś sobie kupić konsumenckiego drona, a tu się okazuje,
Na karteczkę może, się zapiszę. A wiesz w ogóle, jaki był ja z iPhone'em? Bo ja sobie zmieniłem iPhone'a. No. Jest kryzys, więc 13 Pro 512 giga. Nie 1 tera, nie szalałem aż tak. Był mi potrzebny. Naprawdę, ale nie słyszy. Wyobraź sobie, że nigdzie nie jest dostępny, tylko na Apple.com. Chodzisz po tych różnych salonach, wszędzie na zamówienie. Poszliśmy do MediaMarktu. A pan mówi, że oficjalnie nie ma, ale za 5 stówek więcej to będzie. Czujesz? Poważnie? Telefon za 7500, a on mówi, że jak pan dołoży 5 stówek, to na pojutrze będzie. I to jeszcze pod stołem dołożysz te 5 stówek? No ba. No nie spodziewałem się, że takich rzeczy dożyjemy. Drony spod lady tak samo za chwilę będą? Nie no, ja mam tam w sklepie parę rzeczy spod lady. Na zasadzie nie ma w ofercie, ale jak przyjdzie stały klient, to się coś tam znajdzie. Ale no nie drony, że ja akurat, wiesz, jakieś tango. Zakładając sklep, człowiek myślał, że to, wiesz, problem będzie znaleźć klienta, nie? Mhm. A nie, problem jest znaleźć towar, którym masz handlować. Może sprawdzę najważniejszy element dzisiejszego wieczoru. Poranka! Co ty za serdelki kupił, bo to takie nabrzmiałe? No to z żabki, wiesz? Czy naprawdę uważasz, że w sklepach sprzedają dobre jakości wędliny? Nie, ale są takie, które bardziej cię oszukują i masz takie mniejsze, jak to powiedzieć, wyrzuty sumienia. A to wygląda, kurwa, jakby faktycznie. Karol, ciebie powinien to wysłać, wiesz co? Chyba musisz rączkę wydrukować sobie, co? No właśnie nie mogę, bo to się stopi zaraz. Tutaj to już nawet kleiłem. Też się okazało nie ten. Muszę tutaj zrobić badylka i drutem. Chociaż może po prostu naprawdę kupię nowego grilla. Drugim tematem też będzie DJI. Muszę ci przyznać, miałeś rację. No a teraz się pochwal. Miałem rację, że DJI w ostatniej aktualizacji, która była w zasadzie tą największą, która wieńczyła ten produkt, że będzie w końcu skończony, działający i sprawny. Użyjmy właściwego słowa. Spierdoliło GPS-a w Mavicu 3. 9-10 minut najwięcej czekałem na to, żeby on złapał 9 satelit. Przy 9 satelitach, mimo tego, że on nie zapisuje sobie punktu, już generalnie rzecz biorąc, po takim czasie czekania masz to po prostu gdzieś startujesz. Lecisz i trzeba jebać. No i może u góry złapie ich więcej, no tak, z takiego założenia wychodziłem za każdym razem, natomiast no Mavica odłożyłem przez to. No ja powiem ci, że jak robiłem ostatnie porównania, czy nie porównania, co bardziej takie latanko Mavic 3 i Lite i Autel Lite Plus, no to faktycznie lekko się zdziwiłem, jak wyciągam Autela. I się robi normalnie, rozkładasz, po minucie jesteś gotowy do startu. Robię, wiesz, oblot, zdjęcia, które mam zrobić, ląduję, bo tu łapałem wschód słońca, nie? Mawiczek, jedziemy! Rozkładam, wyciągam pyk. I nagle, ty gościu, ale ty startuj! I wiesz, ja go podnoszę, on się zatrzymuje na 2 metrach i mówi, I to jeszcze było w centrum Krakowa, obok rynku, także tam, wiesz, tu drzewo, tu budynek, tu kościół, no. Tu ktoś idzie sobie z psem. Tak, ty, jedziemy! Tak, zachwiał tym zaufaniem. Zachwiał. No wiesz, jak ja jeżdżę na moje zlecenie, na który łącznie czas lotu to jest 10 minut, a ja mam czekać 10 minut na GPS-a, to ja w tej chwili zabieram innego drona ze sobą, bo no nie ma sensu, szkoda czasu. Ale to znaczy, że nie jest ci potrzebny taki dron w takim razie, skoro miniaczkiem czy tam, wiesz, RM też opierdolisz. Wszystkim zrobisz i taka jest prawda, że wszystkim zrobisz, a w tej chwili zabieram Enterprise'a. Lubię, to jest taki wół roboczy, najwygodniejszy. Co tam, że tylko pół cala. Nieważne. Ja powiem ci, że pożegnałem się ze swoim tym hotelem i trochę mi szkoda. Tak w sumie trochę mi szkoda. On teraz, wiesz, odbywa służbę za wschodnią granicą i mam nadzieję, że się sprawdza, ale no tak autentycznie zawsze była ta walizeczka gdzieś z boku, tak pieprznięta w bagażnik, walała tak. Się, wiesz,
między wszystkimi, między fotelami. I zawsze to było to, że może czasem coś tam z ostrością nie było, jakieś tam miganie kolorów przy tym. Jak to wszystko nie miało znaczenia, gdzie po prostu bierzesz drona, odkładasz baterię. Tak, sru w górę, on wisi jak ma wisieć, robisz zdjęcia jakie ma robić, tak. Robisz to co masz zrobić, lądujesz, zapominasz o sprzęcie, za tydzień sobie przypominasz, coś podładujesz. To jest to, że kurde, dochodzimy do drugiego smutnego wniosku, nie dość, że nie ma czym handlować, nawet jakby się chciało, nie da się kupić rzeczy nawet jakby się chciało, to jeszcze wszyscy z użytkowników staliśmy się nagle beta testerami sprzętu, nie? No smutne to jest, no to samo zrobił Autel, samo zrobił DJI, no za chwilę podobno Mini 3. I też ciekawe, co nie będzie działało, to można... Ale może czekaj, zróbmy... Mini 2? On chyba była konkretna. Ale tam też nie było ustawień manualnych wideo? Czegoś tam nie było. No, jakieś tam pierdoły. No że to... nie można było filtrów ND korzystać. Tak... Czy to w jedynce było? To w jedynce. Dwójka chyba wyszła kompletnym dronem. W ogóle co to jest za rozważanie? Czy ten dron był kompletny, czy czegoś mu brakowało? Ty no nie pamiętam. Rozważamy o tym, czy kupując sprzęt będziesz mógł się cieszyć jego pełnią możliwości. Absurd. No bo nie będziesz mógł. Gdzie tu latać minus 2 czy minus 3? No ładne słońce. No właśnie nie wiem czego chcesz, bo to jest... Dzisiaj to jest rewelacyjny dzień. Ja zaraz jak skończymy nagrywać, podpinam pakiecik i coś tam przelecę. Ale to jest... Niech se tir przejedzie. I tak dobrze, że sąsiad ciągnika nie odpala. Poprosiłeś go o to, że nie, wiesz co, dzisiaj nagrywamy, please. Nie, bo to nie ma co. Wystarczy trafić w moment, kiedy na przykład, nie wiem, poszedł zjeść obiad albo coś tam. Czy mamy jeszcze dzisiaj do poruszania jakiś temat? No, nie będziemy wrzucać ujęć z Ukrainy, w których się pojawia coraz więcej, bo mają więcej sprzętu. Już śniadanko zrobione? Ketchup, majonez? Musztarda rosyjska. To co? Jest musztarda plebana. Szanowna, bardzo dobra. Może być. To... No. Karol Hodyna. Przemysław Kuciński. Następnego. Możesz spojrzeć tutaj. Z góry. Mogę?